Bardzo często mi pytacie, pokaż nam jakieś polskie przepisy. No ja, bo ja nie mogę wam pokazać polskie przepisy. Zaprosiłem Paweł, który jest kucharzem i pokażemy... Zupę, łękowską zupę kwasówkę. Czyli polska kuchnia. Oglądaj dalej. Proponuję wam zupę, dlatego że w Polsce jadamy najwięcej zup w Europie na pewno. I proponuję wam łękowską kwasówkę. To jest stary przepis, który ja troszkę zmodyfikowałem. I po kolei przejdziemy do przygotowania tej zupy. Ja będę kroił, będę opowiadał, mówił, co ty będziesz robił też, dobra? Ja tylko mieszam. No nie. Ty nastawisz bulion. Dobrze. Zwykły bulion. Oczywiście możesz sobie zrobić mięsny. Ja dzisiaj robię warzywny. Obrane dwie cebulki. Zrobimy z nich kostkę. Równą, ładną. Tutaj mamy seler, dobrze umity. Pokroić to się tak jak jest, to mam to rzucić. Możesz to pokroić na połowę i wrzucić do garka. A zamiast kroić, bo widzę, że zajmowałeś cały plan zdjęciowy już, nie? Próbujemy przegryźć. To ja po prostu to tak. Możesz. Jejsku, to tak. Skręcić i złamać. W środku mamy około powiedzmy 1,5 litra wody. Jedną marchewkę, jedną pietruszkę. Nie, no lepiej, żeby się ukręcił. Ja przygotowuję marchewkę, krojąc ją w pół plastry. Poproszę jeszcze pietruszkę do tego bulionu i możemy go już włączyć. Pamiętaj też o tym, że jak gotujesz bulion, zawsze zaczynaj gotować godzinę, bo tak my to teraz robimy. Za chwilę będziemy sobie mogli podsmażać nasze przygotowane warzywa. Tak. Dodamy kiełbasę. Ta kiełbasa jest bardzo dobrej jakości. Naturalnie wędzona kiełbasa. Naprawdę ten smak w tej zupie na pewno będzie bardzo interesujący i bardzo smakowy. Głogowska kiełbasa. Głogowska kiełbasa z Dębica. Mhm. Dodajmy troszkę tłuszczu? Troszeczkę tłuszczu, bardzo niewiele. Na początek właśnie naszą pietruszkę i marchewkę. Tak. Podsmażaliśmy całość jakieś powiedzmy 3-4 minuty i dodajemy cebulę i czosnek? Tak. Okay, skąd wiedziałeś? No bo znam cię. Ja w międzyczasie przygotuję pomidory i ziemniaka. Musiałbym podkreślić, bo może nie znacie Pawła. Ja naprawdę od bardzo, bardzo, bardzo dawno znam go. Było tak, że w 2001 roku, jak właśnie wróciłem do Polski, znalazłem właśnie pracę w Akademii Kurta Schillera. I pierwszy dzień pracy szukałem miejsca właśnie do zaparkowania, znalazłem dosyć daleko właśnie od miejsca pracy miejsce do zaparkowania, parkuję samochód i widzę, że też koleż parkuje samochód i ukazało się, że właśnie Paweł idzie też na pierwszy dzień do pracy, to było jakieś 17-18 lat temu, to było bardzo, bardzo dawno. Bardzo dawno, zwiedzaliśmy kawałek świata dzięki właśnie też Asia Express, czyli no... Sporo czasu spędzamy razem. Jak nie znasz go, to poznajesz mój brat na tą sprawę. To jest tak jak mój brat, który nie mam, bo ja mam siostrę urodzoną, ale to ja mam brata. To też jest mój największy kumpel. Cebula jest szklista, pięknie pachnie. Aromat. Dodajemy teraz kiełbasę. Dwie minuty podsmażamy, wyciągamy aromat, smak. Mhm. Potem to wszystko, co nam się przykleiło do dna, odkleimy, zrobimy deglacé. A ja już sobie wyobrażam ten... Pachność zupy, pachność ogórka, chrupkość też ogórka na dach. Tak, tylko jak gryziemy, to czujemy ten podsmak, ten sok właśnie, który pływa. Wiaźmie? Wiaźmie? Nie. Wiaźmie ustnej? Wiamie ustnej. O to mi chodziło, jamie ustnej. Powiem ci, że to piękne w ogóle pachnie. I co, tak jak jest teraz, dolewamy naszego bujonu do szatka. Tak. Ja myślę, że tak dajmy około 0,5 litra, dodamy również 0,5 litra soku z ogórków. Ja dodam ziemniaki. Okay. Gotujemy 5-10 minut. Na wolnym ogniu. Kostka na wolnym ogniu, żeby się nam dogotowało. A chciałeś tą połówkę z cebuli? Nie, to ty miałeś dodać, no on miał gotować do towaru. I... Nie rzuć jedzeniami, no nie wolno. Wykorzystamy ją do jajecznicy. Na jutro rano chcesz powiedzieć? Tak. Zostajesz na noc? Nie. To co? To 5-10 minut... No, jeszcze. To co? 5-10 minut przerwa? Przerwy, tak. I wracamy do naszej kuchni. Zapraszamy. Do tuby smaku. Zapraszamy do reklamy. Père qui mord est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Ziemniaki są miękkie. Wiesz co, Paweł, wydaje mi się, że powiedziałeś, że ziemniaki na koniec. Chodzi mi o to, żeby nie dodać ziemniaków do kwaśnego środowiska. Zawsze dodajesz najpierw ziemniaki, a na koniec kwaśne środowisko, bo inaczej nie ugotowałeś. Czyli ziemniaki mamy miękkie, teraz dodajemy nasze ogórki, dodajemy wodę z ogórków kiszonych. Robimy jedno gotowanie, zagotowujemy, na koniec dodajemy pomidory pokrojone w kostkę, żeby było bardziej kolorowo, żeby było smaczniej. Świeżo mielony pieprz. I dekorujemy świeżą natką pietruszki. Tylko na wierzchu, czy dodajemy ją do środka? Część rzucimy do środka, a część udekorujemy. Dla mnie jest do zjedzenia. Super. Bardzo się cieszę. To co, osobujemy?
Bardzo proszę. Ładnie zrobił, prawda? Podoba ci się. Ja uważam, że naprawdę więcej takich przepisów chcę zobaczyć na Tubie Smaku. Jak zgadzasz się ze mną, to napisz Ksenę więcej przepisów od Pawła właśnie tutaj na dole. Już pomidory są bardzo delikatne, rozpływają się na podniebieniu. Marchewka też jest taka al dente. Ziemniaki są idealnie gotowane. Mamy kwaszny. No mamy naprawdę dużo różnych smaków właśnie tutaj. Czyli jak podsumować właśnie naszego gotowania dzisiaj, Paweł? Zdrowo, smacznie, bardzo szybko. Jeżeli się wam podobało, subskrybujcie. Tak. Komentujcie i wracajcie. Ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Polska kuchnia. O, o, o.